Cześć, z tej strony Seba, witam Was w nowym formacie na tym kanale o nazwie Stream Corner. Założenie tego jest takie, że będą się tu pojawiały podpowiedzi, know-how i inne rzeczy związane z transmisjami, a także realizacjami przy użyciu m.in. mikserów Atema, wszystkiego w koło, ale nie tylko. Jak to się będzie wszystko wokół tych technologii rozwijać, to też częściowo zależy od tego, jakie będziecie mi zadawali pytania na YouTubie, ale także innymi kanałami. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zmienić źródło USB, ponieważ domyślnie w Atemach Mini była taka opcja, że jako webcam podłączany po USB, na przykład do Teamsów czy gdziekolwiek indziej, był wypuszczany program. Od wersji 9.5 oprogramowania jest możliwość sterowania tą opcją, a jak to zrobić, już Wam pokazuję. Taka wtrętka. Zanim zaczniemy, zapraszam Was do zostawienia kciuka, jeżeli ten materiał w jakikolwiek sposób Wam się do czegoś przyda. A mówię to nie bez kozery, ponieważ algorytm YouTube'a patrzy na to, co się komu podoba i posyła te informacje dalej. Więc jeżeli uważasz, że materiał, który tutaj będzie zawarty, w czymś się Tobie przyda, albo po prostu chciałbyś, żeby inne osoby też miały szansę do tego dotrzeć, to dla Ciebie to nic nie kosztuje zostawienia kciuka. Lecimy dalej. Mamy tutaj aktualną wersję programu. Firmware został zaktualizowany do najnowszej wersji. W tej chwili najnowsza wersja tutaj podaje mi, że jest 9.6.2. A jak to się robi? Bardzo prosto. W tej chwili mam ustawiony w OBS-ie, żeby nie było, też tutaj jestem w OBS-ie, tak? Jeżeli chcemy zmienić w tej chwili cokolwiek, to tutaj u góry mamy zakładkę menu wyjścia. Output 1 to jest wyjście HDMI 1, Output 2 HDMI 2, natomiast Webcam Out w tej chwili widzicie jest ustawiona kamera trzecia. Wystarczy, że zmienię sobie na, w tym przypadku na przykład MultiView. Wracamy do naszego OBS-a. Jak widzicie, mamy w ramach przechwytywania MultiView. Możemy sobie oczywiście w każdej chwili zmienić na przykład, nie wiem, kamera numer, program może, o, program, cyk. No i mamy w tej chwili picture in picture, dosłownie, tak? Ja tutaj coś robię, tam w środku też to się, że tak powiem, powiela. Także w ten sposób, najprościej rzecz ujmując, możemy to w tej chwili zrobić. Ta opcja jest o tyle fajna, że jeżeli mamy na przykład na transmisji wersję Atema w wersji mini, czyli taka, która ma jedno HDMI, możemy sobie ustawić, że na przykład przy pomocy laptopa mamy podgląd MultiView, a HDMI out wypuszczamy na przykład czysty program albo cokolwiek innego. Natomiast w przypadku Atema Extreme jest taka możliwość, że sam z siebie Atem ma wbudowane dwa wyjścia HDMI oraz dwa wyjścia USB, tylko że jest widziane jedno wyjście USB jako webcam. Tak więc możemy sobie trzy różne sygnały wypuścić z tego miksera. Na przykład na HDMI 1 może być MultiView, na HDMI 2 może być program, a na webcamie może być jeszcze coś innego. Także w tym momencie możemy sobie sterować na bieżąco właśnie w ten sposób, jak Wam pokazałem. Oczywiście, jeżeli używacie kompaniona, to także jest możliwość zmiany źródeł w ramach wcześniej zaprogramowanego presetu, także jak najbardziej to jest wykonalne, żebyśmy gdzieś tam na przykład wykorzystali jedno z wyjść, żeby wypuszczać sygnał na przykład na rzutnik. Także tyle tytułem dzisiejszego odcinka, to nie będą długie odcinki, no chyba że temat będzie nieco dłuższy. W każdym razie zapraszam Was do zostawienia suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Kciuka w górę, jeżeli Wam się ten materiał do czegokolwiek przydał. Ja się będę z Wami żegnał. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam, cześć.